Moja przygoda z Box 74 rozpoczęła się tak naprawdę w listopadzie, kiedy podjęłam decyzję, żeby być prosta, można powiedzieć, sprawna fizycznie, ponieważ zdrowie nie pozwoliło mi nawet dźwigać zwykłych zakupów. Na dzień dzisiejszy byśmy się nawet śmiali z Łukaszem, że mogłam zgrzewkę wody mineralnej przenieść do samochodu ze sklepu bez zmachania się, więc dla mnie to jest bardzo ważne. Sukcesywnie dążyłam do podniesienia nawet wagi ketli, ponieważ ja tutaj ćwiczę na ketlach. Także na dzień dzisiejszy już podnoszę nawet 12 kilo. Więc dla mnie to jest ogromny sukces tak naprawdę i cieszę się z każdego elementu, który mi po prostu wyszedł. Moim celem było biec biegu gladiatora, który teraz właśnie się odbędzie nawet 8 czerwca, ponieważ w zeszłym roku widziałam, jak tam biegają, a nie byłam sprawna, żeby móc to wykonać, więc postanowiłam sobie zrobić coś ze sobą i swoim organizmem i bardzo się boję oczywiście, ale myślę, że to mi się uda. Także taki mój cel, który mnie motywuje, to też jest właśnie bieg gladiatora i sukcesywnie dążę do tego. Co byś mogła powiedzieć, żeby zachęcić ludzi, którzy się tak jak ty wcześniej obawiali tego, co się będzie działo na treningach, tych biegów i tak dalej, żeby przełamali się? Tak naprawdę to ćwiczenia tutaj w boksie są dla każdego, kto chce. Łukasz, Megi uczą od podstawy, jak robić pewne rzeczy, tak? Jak używać pewnych rzeczy, handli i ketli i różnych tutaj cudawianek, które ja to tak nazywam, oni to nazywają sobie fachowo. Tak naprawdę każdy, bo nawet dzieci tutaj przychodzą, są szczęśliwe, nawet można powiedzieć przeszczęśliwe. A my jak kończymy trening, to pomimo tego, że jesteśmy zmachani, czerwoni i buraki chodzące, to po prostu jeszcze emanujemy energią przez kolejny tydzień, czekając aż zbliży się godzina 19. Super. Dzięki w takim razie wielkie i do zobaczenia na następnym treningu. Do zobaczenia.